Rejestracja na bezpłatne porady. Dzień dobry. Nie stać cię na wizytę u prawnika? Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej na terenie powiatu wodzisławskiego. Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej rozszerzyła krąg osób, które mogą korzystać z porad prawnych. Od 2019 roku z porad prawnych i z poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać wszystkie osoby, które oświadczą, że nie stać ich po prostu na to, żeby skorzystać z takiej porady na wolnym rynku. W ramach porad prawnych można skorzystać również z mediacji. Zapotrzebowanie na mediację należy do nas wcześniej zgłosić. Mamy dwóch mediatorów, którzy dyżurują na punktach. Jeden w Wodzisławiu, drugi w Rydułtowach. I w zależności od zapotrzebowania na tego typu usługi będziemy umawiali po prostu dane osoby na mediację. Z porad można korzystać w 6 punktach na terenie powiatu, m.in. w Wodzisławiu, Radlinie, Rydułtowach, Pszowie i Gorzycach. W Wodzisławiu akurat działają dwa punkty. To jest jak gdyby dwa punkty w jednej lokalizacji i one są w zespole poradni specjalistycznych na ulicy 26 Marca. W Rydułtowach Rydułtowskie Centrum Kultury, w Gorzycach Gminny Ośrodek Kultury, w Radlinie Ośrodek Pomocy Społecznej, a w Pszowie w Urzędzie Miasta Pszowa. Żeby skorzystać z porady, trzeba zabrać ze sobą niezbędne dokumenty. Na porady prawne z reguły umawiamy się telefonicznie. Jest numer telefonu specjalnie dedykowany do umawiania się na te wizyty. W godzinach pracy starostwa można zadzwonić i umówić się na taką poradę. Na samą poradę najlepiej zabrać te dokumenty, które będą niezbędne do tego, żeby prawnik ocenił daną sytuację prawną danej osoby. Porady są udzielane w różnych godzinach. Najdłużej czynny jest punkt w Gorzycach w poniedziałki od godziny 15 do 19.